niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, szósta, ostatnia niedziela Wielkiego Postu, ale już ją tak nie nazywamy, ponieważ jest to niedziela Męki Pańskiej, bardziej potocznie znana jako niedziela palmowa, biedna czy wierzbowa. Moi drodzy, to jest niedziela, gdzie szaty są koloru czerwonego, gdzie pojawiają się jak na dekoracji palmy. Czego? Oświetlujemy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Ludzie wiwakują, te gałązki palmowe, płaszcze ścielą przed Jezusa. W jednym z komentarzy przeczytałem, że wielkim pragnieniem byłoby Pana Jezusa, aby to już nie jakieś płaszcze czy gałązki, ale żebyśmy to my sami tak przed Jezusa się rozpłaszczyli, aby pokazać, że chcemy być z Nim. Ludzie tego tam nie zrobili, prawda? Ponieważ ci sami ludzie za kilka dni będą krzyczeli coś innego: ukrzyżuj mnie, ukrzyżuj go. To jest ciekawe, jak ludzkie serce jest nieskore do wiary, prawda? Jak łatwo zmienia opcję w zależności, co mu lepiej pasuje i jakiej propagandzie ulegnie. Zobaczcie, jak tego jest dzisiaj, drodzy, bardzo wiele. A Jezus znowu przychodzi i mówi: ale ja jestem prawdą, bo tylko prawda was wyzwoli. Było to aktualne wtedy, jest to aktualne także, drodzy, dzisiaj, po 2000 lat. Moi drodzy, zaczynamy Wielki Tydzień. To jest szczególny czas, nie ma drugiego takiego tygodnia w całym roku, czy to liturgicznym, czy kalendarzowym, czy nie wiadomo jeszcze jakim. I proszę was, zaplanujcie sobie tak ten czas, żeby zwłaszcza Triduum, święty czas Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty, był czasem dla Jezusa. Oczywiście pewne rzeczy trzeba będzie zrobić, tak? Coś ugotować, coś tam jeszcze przygotować, zająć się tym czy tamtym. Z roboty też pewnie nas nikt nie zwolni. Ale proszę was, szukajcie czasu na wieczorną liturgię po waszych parafiach, tam gdzie będziecie. Byśmy mogli z całą mocą przeżywać to spotkanie z Jezusem i tak naocznie, na żywo, mękę, śmierć, a potem wreszcie chwalebne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niech nasze myśli będą skupione przede wszystkim na Jezusie, na tym, co się z Nim dzieje w poszczególnych etapach tych świętych dni Triduum Paschalnego. A teraz jeszcze trwamy przez chwilę w takim przygotowaniu do tego czasu, w takim wyciszaniu serca. Wyłączmy komórki bardziej, może czy wyciszmy z tych social media. Zostawmy to, moi drodzy, telewizję, zostawmy jakieś muzykę. Wejdźmy w przestrzeń ciszy, w intymne spotkania z Jezusem. Da się to zrobić, mimo tego, że na zewnątrz coś trzeba będzie powiedzieć, załatwić, napisać i tak dalej. Wszystko zależy od pragnienia twojego serca. Jeśli pragniesz spotkać Jezusa, jeśli pragniesz Mu wszystko oddać, pragniesz Go znowu zobaczyć, żeby opadła ta zasłona, która jeszcze jest do Wielkiego Piątku na krzyża, to Bóg da ci tę łaskę w mocy Ducha Świętego przez Matkę Bożą, żebyś święcie wszedł, weszła w ten czas. A wtedy, proszę cię, uwierz, zupełnie inaczej smakuje Alleluja. Te zawołanie: Pan zmartwychwstał, chwalmy Pana, bo to dokładnie znaczy Alleluja. Moi drodzy, zapraszam siebie też i was do tego, byśmy w błaganiu Boga: daj mi Jezu pragnienie, bym tobie towarzyszył na świętej drodze tej męki, od Wieczernika przez Ogrójec, Pałac Kajbasza, Piłata, drogę krzyżową, aż po Golgotę, aż po złożenie ciebie do grobu, aż po twoje chwalebne zmartwychwstanie. Niech wielki pokój, wielka hojność tobie towarzyszy, ale też wewnętrzna radość. Mimo ogromu cierpienia, zobacz cierpienie Boga, właśnie przybijającą przez nie miłość, która wyleje się w poranek Wielkanocy, a właściwie Wigilię Wielkanocy. Niech na ten święty czas bardzo mocno cię strzeże, prowadzi Błogosławiony nasz Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.